Rafoleszek stockwatch.pl. Zapraszam do materiału na temat 10 spółek z największą dynamiką przychodów na giełdzie papierów wartościowych. Czy warto w nie zainwestować? Wzrost sprzedaży to warunek bez spełnienia, którego trudno sobie wyobrazić, by daną spółkę można było uznać za perspektywiczną inwestycję. Stokwatch.pl postanowił przyjrzeć się tym firmom z warszawskiej giełdy, które mogą pochwalić się najwyższymi dynamikami wzrostu biznesu. Budując portfel, zwykle chcemy, by znajdowały się w nim akcje przedsiębiorstw rozwijających się, należących do branż o dobrych perspektywach, a najlepiej także zwiększających własny udział rynkowy. Dla odmiany, jeśli emitent traci rynek na rzecz konkurencji, jest zmuszony zmniejszać skalę działalności, albo należy do schyłkowej branży, raczej będziemy trzymać się od jego akcji z daleka. Dlatego właśnie postanowiliśmy przyjrzeć się tym spółkom z warszawskiej giełdy, które mogą pochwalić się najszybszym tempem wzrostu przychodów. Aby je odszukać, wykorzystaliśmy nasz skaner. Porównaliśmy przychody raportowane przez spółki za ostatnie cztery kwartały z wynikiem odnotowanym w tym samym okresie rok wcześniej. Następnie uszeregowaliśmy emitentów według otrzymywanych dynamik. Aby naszego zestawienia nie wypełniły spółki, w przypadku których wysoki wskaźnik jest tylko iluzją, albo w które trudno zainwestować, dokonaliśmy kilku korekt. Pominęliśmy spółki groszowe, takie, na których akcjach średnie dzienne obroty nie przekraczają 100 tys. zł, wykazujące straty, oraz te o niskich przychodach. Efektem jest lista 10 podmiotów, które w ostatnich 4 kwartałach zwiększały przychody w tempie co najmniej 69%. Czy wśród nich kryją się prawdziwe perełki? Nasza analiza wskazuje, że jak najbardziej. Ale też, że kierując się tylko jednym wskaźnikiem, łatwo można wpaść w pułapkę. Oto nasze zestawienie. Naszą listę otwiera kogeneracja, której akcje ubiegły rok zakończyły jedną z najlepszych stóp zwrotu na całym warszawskim parkiecie. Wycena spółki działającej w obszarze wytwarzania energii i ciepła w procesie kogeneracji podskoczyła z około 350 milionów złotych do prawie miliarda. Obecnie kurs znajduje się w okolicy szczytów z 2018 roku, 68 zł za akcję. Ale ostatnie rekomendacje EV Research pokazują ceny docelowe na poziomie dającym potencjał podwojenia wartości i to w dodatku po redukcji. Jak zaznacza Paweł Bieniek, analityk Stockwatch.pl, za zwyżkami kursu grupy energetyczno-ciepłowniczej stoi znaczna poprawa wyników finansowych. Spółka cieszyła się w ostatnim roku kilkudziesięcioprocentowymi zwyżkami realizowanych cen elektryczności i ciepła, ale to sprzedaż energii elektrycznej napędzała wzrost przychodów w największej mierze. Jak sygnalizuję w omówieniu wyników kogeneracji Paweł Bieniek, obroty ze sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej i cieplnej odpowiadały za 90% sprzedaży w trzecim kwartale ubiegłego roku i 95% w najlepszym pierwszym kwartale 2023. Choć to mocno dominujący udział, to nie bez znaczenia są także przychody uzyskiwane z handlu energią 1,8% i 5,5% w pierwszym i trzecim kwartale ubiegłego roku, czy też z tytułu rynku mocy 1,8% i 3,2% w pierwszym, trzecim kwartale ubiegłego roku. Spółka otrzymuje też cały czas rekompensaty z tytułu KDT zerwanych lata temu kontraktów długoterminowych na skutek zmian prawnych w rynku energii, ale w ostatnich latach te rekompensaty per saldo więcej z wyników zabrały niż dodały. Spółka za duże kwoty wykazała w latach poprzednich. Najważniejsze dla wyników pozycje oczywiście muszą mocno rosnąć i tak faktycznie się dzieje. Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej wzrosły o 122% rok do roku 384 miliony zł w pierwszym kwartale ubiegłego roku i 74% rok do roku 121 milionów zł w trzecim kwartale ubiegłego roku. Dla energii cieplnej było to odpowiednio 63% 141 milionów zł i 56% 43 milionów zł, jak widać poniżej. To głównie sprzedaż energii elektrycznej napędziła wzrost obrotów. I tutaj mamy obrazowane przychody kogeneracji. Obecny wskaźnik cena zysk dla kogeneracji wynosi zaledwie 3,3. Warto dodać, że w tym roku ma być oddana Czechnica 2, czyli blok kogeneracyjny na gaz, co powinno spowodować mocny spadek emisji, a tym samym potrzeby zakupu uprawnień do emisji CO2. W grudniowym raporcie biuro East Value Research. Wyceniło jeden papier spółki na aż 137 zł. Kolejną spółką, która na GPW notuje największą dynamikę przychodów, to MBank, o której to sytuacji fundamentalnej opowiemy sobie troszkę później. Tempo wzrostu przychodów Mbanku to 71%. Na listę spółek o najwyższej dynamice przychodów zakwalifikował się także hurtowy dystrybutor chemii gospodarczej kosmetyków i artykułów higieny osobistej, mowa o spółce DELCO. Także w jego przypadku mamy do czynienia z imponującą popandemiczną hossą. Od dołka z wiosny 2020 roku notowania więcej niż się potroiły. Z drugiej strony do przełamania szczytu nieracjonalnej euforii z drugiej połowy 2020 roku jeszcze trochę brakuje. Wycena nie wydaje się być wygórowana. Stopa dywidendy sięga 8%, a wskaźnik cena-wartość księgowa nie przekracza 0,8 punkta. Jednak trzeba mieć świadomość, że jako hurtownik spółka nie ma dostępu do odbiorcy docelowego ani istotnych przewag konkurencyjnych, a to przekłada się na brak perspektyw zwiększenia niskich marsz, które uzyskuje. Delko towary dostarcza do tradycyjnych sklepów, jednak ich udziały rynkowe się kurczą, bo podgryzają je sieciówki, w tym zwłaszcza Biedronka i Rosman. Spółka mogłaby być ciekawą inwestycją w podejściu do legendarnego inwestora Benjamin'a Grahama, który skupiał się na tym, by kupować tanio. A sprzedawać drogo. Jednak już Warren Buffett i Charlie Munger akcji Telka zapewne by nie kupili. Wprawdzie wyszukiwali oni okazje inwestycyjne, ale chodziło im o spółki wyceniane nisko ze względu na niesprzyjające nastroje rynkowe, a nie na brak przewag konkurencyjnych. Jeśli jednak ktoś fanatycznym zwolennikiem strategii wyroczni zamachy nie jest, to kupno akcji polskiego hurtownika rozważyć może. O kilka punktów procentowych wyższą dynamiką przychodów niż delko może pochwalić się inżynieryjny ElektroTeam. Od odnotowanego po wybuchu pandemii historycznego dołka kurs wzrósł do tej pory siedmiokrotnie, a najbardziej dynamiczne zwyżki to kwestia ostatnich kilkunastu miesięcy. To właśnie rewelacyjne wyniki, na które składa się 77% wzrost przychodów za ostatnie cztery kwartały stoją za tą hossą. Jak sygnalizuje w omówieniu wyników za trzeci kwartał Przemysław Staniszewski, na Wysokie przychody w trzecim kwartale przełożyły się na bardzo dobre wyniki na poziomie zysku na sprzedaż, choć później było już sporo gorzej. Porównując rok do roku, mamy przede wszystkim efekt rosnącej sprzedaży 6,6 miliona złotych przy podobnej rentowności brutto na sprzedaży co rok wcześniej w okolicach 15%. Od pięciu kwartałów rentowność brutto na sprzedaży waha się na poziomie 15-17% i jest to dobra informacja. Trochę gorszą wiadomością jest ta, że obecna rentowność procentowa jest najniższą w tych ostatnich pięciu kwartałach. Tutaj na pewno warto patrzeć, jak będzie się ona zachowywała w kolejnym okresie. Wskazuję na to, ponieważ jak za chwilę zobaczymy, backlog się zmniejsza, więc wyzwanie wynikowe może dojść także ze strony sprzedaży. Pozostaję tutaj jednak optymistą w tej materii o czym szerzej w dalszej części analizy. Jak zaznacza analityk Stockwatch, wskaźnik ceny do zysku sięga ledwie 4, a stopa dywidendy to 8%. Według Staniszewskiego tak niska wycena może być pokłosiem wątpliwości inwestorów co do kolejnych kontraktów i koniunktury w branży. W końcówce stycznia spółka podpisała umowę ze Strażą Graniczną na perymetrię na rzece Bug. Wartość zlecenia to 227 milionów zł netto. Zdaniem analityka domu maklerskiego BDM Kontrakt znacząco poprawia perspektywę portfela na bieżący rok. Jak sygnalizuje Krzysztof Pado, analityk Domu Melchowskiego BDM, kontrakt ten istotnie poprawia perspektywę portfela na 2024 rok i implikuje podniesienie naszych wcześniejszych prognoz na ten okres. W ostatniej rekomendacji ujmowaliśmy ten kontrakt z 50% prawdopodobieństwem. W 2024 estymujemy obecnie około 600 milionów złotych przychodów oraz 41 milionów złotych zysku netto. Zakładamy niższe marże niż ze względu na wygaśnięcie pozytywnego efektu spadku presji kosztowej oraz brakujęcia waloryzacji, które pojawiły się w 2023 roku. Na szóstym pod względem dynamiki przychodów miejsc w naszym rankingu plasował się Artifex Mundi. W przypadku raczej niewielkiej spółki gamingowej kapitalizacja nie przekracza 250 milionów złotych. Nastroje na globalnych rynkach mają znaczenie drugorzędne, a więc przyjrzyjmy się przede wszystkim fundamentom. W trzecim kwartale 2023 roku przychody spółki wyniosły 23,6 mln złotych i były o 166% wyższe rok do roku i 20% wyższe kwartał w kwartał. Tak duży wzrost to efekt lepszej monetyzacji segmentu FTP, gdzie przychody wzrosły z 6 milionów złotych w trzecim kwartale 2022 roku do 21,3 miliona złotych w trzecim kwartale 2023. W relacji do poprzedniego kwartału przychody z segmentu FTP Wzrosły o 24%, a w ujęciu rok do roku o 252%. Cząstkowe dane sygnalizują, że czwarty kwartał będzie najlepszy w roku i całej historii spółki. Jak uważa Paweł Bienie, szef działu analiz to jednak nie przychody są najważniejsze w ocenie, a relacja ich do kosztów. Okazuje się, że na akwizycję graczy, Artifex wydał w czwartym kwartale o 3,4 miliona złotych mniej niż w trzecim kwartale, a zatem przychody po uwzględnieniu kosztów pozyskania graczy będą najwyższe w historii, 13,85 miliona złotych. Spodziewam się, że już w styczniu wzrosną nakłady na marketing, a za nimi przychody. I kolejna sprawa to odbudowanie bazy graczy Apple, co widzieliśmy w ostatnio zaroportowanym kwartale. Co najmniej przez pierwszy i drugi kwartał 2024 wyniki powinny rosnąć, choćby z tego względu. Deweloper gier długo miał problem z silnym zaangażowaniem w kurczącym się segmencie gier Hopa. Stawiał też na grę Blade Bound, określoną czasem mianem darmowego Diablo, ale nie odniosła ona sukcesu. Choć w okresie, kiedy zaczynała się pandemia, wartość akcji nie przekraczała kilku procent tej okresu po emisji, to transformacja, jaką od tamtej pory przeszła spółka, okazała się sporym sukcesem. Na drugą połowę tego roku Artifex Mundi planuje wypuszczenie nowej gry RPG, Chce też skupować akcje własne. W grudniowym raporcie przygotowanym w ramach programu wsparcia pokrycia analitycznego GPW, analitycy Domu maklerskiego BDM jedną akcję spółki wycenili na 24,80 zł, czyli prawie o połowę więcej od ówczesnych notowań rynkowych. Jednak od początku tego roku kurs skoczył, a wynikający z wyceny potencjał wzrostowy skurczył się do około 20%. Imponującym wzrostem przychodów mogą pochwalić się też banki. Do liderów pod tym względem należą mBank i PKO. Dobre wyniki inwestorzy nagradzają wzrostem kursów w instytucji. W porównaniu z pandemicznym dołkiem subindex branży zwiększył wartość o 250%, a ostatnio jego siła relatywna na tle WIG-u znalazła się najwyżej od 9 lat. Jak zauważa Marta Czajkowska-Bałdyga z biura maklerskiego Ipopema Securities, Generalnie perspektywy sektora bankowego, przynajmniej jeśli chodzi o rzeczy, które możemy przewidzieć, są optymistyczne. Zdaniem analityczki, przede wszystkim wysokie stopy powinny wspierać wynik odsetkowy, a przychodowo ten rok też powinien być dobry. Stopy procentowe pozostają takie jak jeszcze w trzecim kwartale 2023 roku i na tym pułapie powinny być utrzymywane jeszcze jakiś czas. Jeśli chodzi o wolumeny udzielonych kredytów, to odblokowanie funduszy unijnych powinno wspierać wyniki w perspektywie drugiej połowy roku. Jak zauważa specjalistka, dobre są też wyniki sprzedaży kredytów konsumpcyjnych. W przypadku hipotek w pierwszej połowie tego roku będą nadal udzielane kredyty bazujące na wygaszonym programie, bezpieczny kredyt 2%, a w drugiej połowie już zacznie być widoczny wpływ programu zapowiedzianego przez nowy rząd. W jego ramach na drugą połowę 2024 roku przewidziane jest zawarcie 50 tysięcy umów, a to podobno wolumenowa skala jak w poprzednim programie. Jednak według czajkowskiej bałdygi łączną wartość preferencyjnego finansowania jest ciężko ocenić, bo program jest bardziej skomplikowany niż poprzedni. Jak ocenia specjalistka nie ma limitu wartości pojedynczej umowy kredytowej i preferowane są większe nieruchomości dla gospodarstw domowych z większą liczbą dzieci. W rezultacie wartość programu może być wyższa niż miało to miejsce w bezpiecznym kredycie 2%. Jak dodaję, wolumeny w akcji kredytowej wspierać będzie też wzrost PKB, bo koniunktura wychodzi z dołka. Jak będzie wyglądała strona kosztowa? Obserwujemy presję na wzrost wynagrodzeń i odroczoną presję inflacyjną na pozostałe koszty. Jednak w przypadku kosztu, ryzyka, negatywnych sygnałów nie widać. Wszystko dlatego, że wychodzenie z dołka koniunktury powinien poprawiać jakość portfela. Jak przyznaje analityczka i securities, ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o wyniki operacyjne, to jesteśmy optymistyczni. Jej zdaniem, w przypadku M-Banku poprawa wyników powinna być bardziej znacząca niż w przypadku PKO, a to za sprawą postępów w rozwiązywaniu problemu kredytów frankowych, z którym boryka się ten bank. Zarząd instytucji zapowiedział już, że po znaczących rezerwach na sprawy sporne związane z kredytami frankowymi w 2023 roku cały rok zakończy wynikiem Dodatnim lub bliskim zera. W 2024 wynik dalej powinien się poprawiać. W przypadku PKO Czajkowska Bałdyga spodziewa się jednak rok do roku bardziej płaskiego wyniku, a nie wykluczony jest nawet lekki minus rzędu 2%. Jak dodaje, w 2024 roku stopy procentowe będą nieco niższe, a dotychczasowe koszty ryzyka kształtowały się istotnie poniżej znormalizowanego kosztu ryzyka, więc należałoby spodziewać się ich pewnego wzrostu. Oba banki w horyzoncie 2024 roku cieszą się też prognozami wysokiego dwucyfrowego wskaźnika ROE, czyli Return on Equity. Dla banku PKO jest to 18,5%, a dla M banku nawet 23%, więc zasługują na wyceny, które będą to uwzględniać. Jakie są zagrożenia dla takiego względnie korzystnego scenariusza? Jak wylicza specjalistka? Wśród czynników ryzyka? Nadal widzimy ryzyko polityczne, związane z kwestią przedłużenia wakacji kredytowych i ewentualną groźbą prowadzenia dodatkowego podatku od nadmiarowych zysków. Jak dodaje, mogłoby to mieć wpływ na nastawienie do sektora, choć z drugiej strony ostatnie doniesienia z rządu wskazują, że sektor dodatkowym podatkiem obciążony nie będzie. Analityczka ma jednak wątpliwości, czy w ocenie papierów giełdowych banków istotnym czynnikiem rzeczywiście powinna być roczna dynamika przychodów w 2023 roku. Wszystko dlatego, że została ona zaburzona czynnikiem jednorazowym i może nie mówić wiele o sytuacji spółek. Jak zauważa ekspertka IPOPemy Securities, to trochę jak porównywanie jabłek do gruszek. W 2022 roku wyniki obciążyły odpisy związane z wakacjami kredytowymi których czas obowiązywania założono na 2 lata. Według niej w tym roku względem poprzedniego raczej należy spodziewać się porównywalnych wyników w porównaniu rocznym, bo ubiegłorocznych, po ubiegłorocznych obniżkach rosnąć już nie będą stopy procentowe. Choć dynamika przychodów nadal jest dobra, to część analityków zakłada spadek stóp, a to oznacza, że ich modele będą wskazywały na pogorszenie się przychodów. Jak konkluduje czołajkowska bałdyga? W przypadku sektora bankowego zamiast na dynamikę przychodów lepiej uwagę zwrócić na miarę rentowności, a zwłaszcza return on equity i return on assets. Tymczasem wyniki techniczne wskazują na przynajmniej średnioterminową przerwę w bankowej hossie. Wykres siły relatywnej indeksu WIG banki do wig układa się w formację z klina, a ostatnia hossa natrafiła na przeszkodę dokładnie w momencie, kiedy wskaźnik dotarł do linii oporu. W tej sytuacji za scenariusz bazowy należałoby uznać spadek siły relatywnej wig banki do, do dolnego ograniczenia klina, a więc relatywnie osłabienie sektorowego subindeksu o około 10%. To oznaczałoby, że w przypadku zakończenia tego roku przez WIG w okolicach kreski, WIG banki osłabiłby się około 10%. Na wykresie można dostrzec też rozległą, bo obejmującą ostatnie 9 lat, formację odwróconej głowy z ramionami. Jej wydźwięk można uznać za pozytywny, jednak zacznie ona mieć znaczenie dopiero w przypadku wybicia siły relatywnej banków powyżej oporu, jakim jest linia szyi, a do tego czasu za obowiązujący scenariusz należałoby uznawać średnioterminową korektę. Jak takie wnioski pogodzić z bardzo dobrymi fundamentami, o których mówi Czajkowska Bałdyga? Akcje polskich banków podróżały już nawet kilkukrotnie, a kontynuacja świetnej koniunktury na globalnych rynkach, która napędzała napływy kapitału do banków z GPW, wcale nie jest gwarantowana. W USA motorem Hossy była tak zwana wspaniała siódemka, czyli największe spółki technologiczne i branża półprzewodników, ale teraz ich wyceny są już skrajnie wyśrubowane, a w Hossie nie uczestniczy szeroki rynek. Za oceanem od miesięcy wskaźniki makro pogarszają się powoli, ale systematycznie, a Fed dotąd poprzestał na złagodzeniu retoryki i dopuszczeniu obniżek stóp. Jeśli USA wpadną w recesję, a indeksy z Wall Street Spadną, to kapitał będzie odpływał także z Polski, a to z pewnością nie pozostałoby bez wpływu na notowania banków. Teraz opowiemy sobie już o kolejnej spółce, mianowicie OT Logistics. Szczeciński OT Logistics to beneficjent zawirowań geopolitycznych, które kładą się cieniem na handlu międzynarodowym. W naszym regionie jest to m.in. wojna na Ukrainie, która uderzyła w eksport produkcji rolnej. W efekcie nie tylko wzrósł wolumen transportowanych przez polsko ukraińskich towarów, ale i w górę poszły stawki. Od przedednia rosyjskiej inwazji notowania spółki skoczyły prawie pięciokrotnie, jednak jest to już przeszłość, bo jeśli wojna dobiegnie końca, z dużym prawdopodobieństwem będzie, to oznaczało powrót ukraińskiego eksportu na trasy morskie. Sytuacja na froncie jest patowa, ukraińskie zasoby są mocno uszczuplone, a wojną zmęczone są społeczeństwa w krajach popierających Kijów, koalicji. Jeśli w listopadowych wyborach w USA zwycięży Donald Trump, pomoc największego mocarstwa militarnego na świecie zostanie mocno przycięta, o ile nie zatrzyma w ogóle. Wojna, do której inwestorzy przywykli i której dalsze trwanie zaczęli traktować jako pewnik, może zakończyć się zawieszeniem broni jeszcze w tym roku. Jak wskazują modele czasu trwania wojen, takie jak Benetta i Stama w przypadku równowagi sił, podobne wojny trwają średnio 2,5 roku. Kolejną spółką z największą dynamiką wzrostów na GPW na miejscu trzecim to Develia, dawne LC Corp. Ma za sobą imponującą hossę. Od dołka z końca 2022 roku do szczytu z połowy ubiegłego roku kurs skoczył o prawie 240%. Strategia spółki zakłada dezinwestycje w mniej atrakcyjnych segmentach nieruchomości handlowych i biurowych i skupienie się na segmencie mieszkaniowym. Jak zaznacza w omówieniu sprawozdania finansowego za trzeci kwartał Bartłomiej Kępczyński, z Stockwatch.pl, trzeci kwartał był dla Deweli operacyjnie dobry. Sprzedaż mieszkań w rozumieniu umów deweloperskich, czyli umów przedsprzedaży, urosła aż o 235% rok do roku i osiągnęła 875 lokali w porównaniu do 261 przed rokiem. Był to też czwarty kwartał z rzędu z poprawą wolumenów kwartał do kwartału. Do tego wyniku istotny wkład dało przejęcie Nexity Polska z lipca 2023 roku i prawdopodobnie dodało ponad 100 mieszkań do wolumenów sprzedaży w tym kwartale jak sygnalizował w omówieniu sprawozdania finansowego za trzeci kwartał Bartłomiej Kmczyński na ditekstokot.pl, omawiając trzeci kwartał, nie można pominąć przejęcia Nexity Polska. Transakcja została sfinalizowana 26 lipca 2023 roku. Jej wartość wyniosła 100 milionów euro i została częściowo sfinansowana długiem 170 milionów złotych w okresie 5 lat. Wartość transakcji sugeruje przejęcie Nexity po wskaźnikach cena do skorygowanego kapitału własnego zwiększony przez przeszacowanie aktywów do wartości godziwej na poziomie 1,2-krotności, a cena do zysku dla zysku z lat 21-22 na dodatkowe 2200 lokali w banku ziemi 77% już z pozwoleniem na budowę. Łącznie 1300 lokali znajdowało się w Warszawie, 900 w Krakowie i 400 w Poznaniu. Poza wzmocnieniem pozycji deweli na dwóch głównych rynkach, to jest w Warszawie i Krakowie, przejęcie to oznacza wejście na zupełnie nowy rynek. Do Poznania. Oczywiście skala jest na ten moment niewielka, ale każde miasto charakteryzuje się innymi wyzwaniami związanymi z nabywaniem działek i uzyskiwaniem pozwoleń. A przejęciu zespołu posiadającego doświadczenie w połączeniu z kapitałem Deweli może pozwoli na dalszy rozwój i ekspansję. Dla spółki dobrą wiadomość osób zapowiedzi nowego programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych. Z bezpiecznego kredytu 2% korzystał w jej przypadku relatywnie wysoki odsetek klientów. Kupno akcji spółki rekomenduje większość pokrywających ją analityków. Jedynie akumulować doradza je RST Group, a neutralne podejście ma Santander Biuro Maklerskie. Wskaźnik cena-zysk to zaledwie 7, jednak charakter biznesu deweli jest mocno cykliczny. Jeśli koniunktura na rynku mieszkaniowym ostygnie, to i wyniki finansowe spadną. Wiceliderem naszego zestawienia jest Synectic. Spółkę medyczno-technologiczną można uznać za przysłowiowego świętego grala dla inwestorów poszukujących stabilnego wzrostu przychodów. Rosnące z kwartału na kwartał przychody to w dużej mierze zasługa segmentu robotów da Vinci, gdzie jednostkowa cena sięga nawet kilkunastu milionów złotych. W samym trzecim kwartale Synectic sprzedał 6 sztuk, w tym 4 w kraju, podczas gdy w poprzednim 5, a w rekordowym kwartale pierwszym 2022 aż 8, plus dodatkowo dwa inne systemy ZAP. X oraz FUS. Historia, jak yy, wylicza w omówieniu wyników za trzeci kwartał przemysł Staniszewski i udana sprzedaż robotów Da Vinci to jedno, ale ważniejsza jest przyszłość. Synectic informuje nie tylko w raportach bieżących o istotnych podpisanych kontraktach, ale również kwartalnie przedstawia dane dotyczące poziomu, portfela zamówień i nie tylko. Jeśli więc sumujemy backlog, czyli zawarte umowy i zlecenia do realizacji w kolejnych kwartałach, oraz aktywne oferty na koniec okresu, często spora część z nich przekształca się potem w podpisane umowy, to widać, że pomimo wyśmienitego czwartego kwartału 2022, to pierwszy kwartał 2023, październik, grudzień 2023 będą rekordowe. Suma portfela i aktywnych zleceń dotarła do prawie 200 milionów złotych, a Synectic pozyskał w kolejnym kwartale 82 miliony złotych zleceń do realizacji. Można więc szacować, że sprzedaż. W pierwszym kwartale 2023 zapewne wyniesie około 200 milionów złotych, co będzie absolutnym rekordem spółki. Dodatkowo pewną szansą jest dobrze rokujący projekt kardioznacznika, który znajduje się już w trzeciej fazie klinicznej. Jak zaznacza na choć w ciągu roku kurs spółki skoczył o prawie 130%, to wskaźnik cena zysk nie wydaje się być wygórowany i aktualnie wynosi 15,5 punkta. No i w końcu czas na lidera MCI Capital. Fundusz inwestycyjny Tomasza Czechowicza pierwsze miejsce w zestawieniu zawdzięcza głównie niskiej bazie sprzed roku. MCI udało się w ostatnich czterech kwartałach odnotować spektakularny wzrost przychodów. Mimo to, zdaniem biura maklerskiego Nobel Securities akcje MCI Capital mają spory potencjał wzrostowy. W grudniowym raporcie wydanym w ramach programu wsparcia pokrycia analitycznego GPW specjaliści brokera wycenili jeden papier emitenta na 40,30 zł, co przy obecnym kursie na GPW 25,30 zł. Oznaczałoby blisko 60% potencjał wzrostowy. Otoczenie rynkowe branży private equity nie jest tak dobre jak jeszcze dwa lata temu. W zakończonym roku w USA ofert IPO było aż 86% mniej niż w 2021 roku. Jednak fakt, że polski fundusz ma wolne zasoby gotówkowe daje mu w obecnej sytuacji przewagę nad konkurencją. Jeśli chodzi o pozyskiwanie spółek portfelowych, jak czytamy w raporcie, Zarząd MCI Capital ocenia, że takie otoczenie rynkowe to dobry okres na inwestowanie ze względu na niską płynność i wyceny. Spółka w listopadzie poinformowała o pierwszej większej od dłuższego czasu transakcji – przejęciu pakietu kontrolnego 65% udziałów Krakowskiej Spółki Webcon za 163 miliony złotych, a w grudniu o nabyciu 80% Focus Telekom, Polska za 81,1 miliona złotych. W raporcie zwraca się także uwagę na główne czynniki ryzyka dla wyceny, to jest ograniczona płynność inwestycji portfelowych i wysoki poziom koncentracji portfela inwestycyjnego. I to już wszystko w tym materiale. Zapraszam serdecznie na nasze kanały Facebook oraz YouTube, gdzie dzieje się coraz więcej. Do zobaczenia.